program po godzinach. Adam Tejc, witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś obok mnie prezydent Słupska, Robert Biedroń. Witam serdecznie, Panie Prezydencie. Witaj te. No właśnie. Dzień dobry Państwu. Chciałem zacząć od tego pytania, co Pan robi na Śląsku, bo może niektórzy nasi widzowie są zdziwieni, że mamy tutaj często prezydentów, nie wiem, Rybnika, Jastrzębia, okolic, ale Słupska to jeszcze nigdy. No szkoda, to trzeba to nadrobić, no ale nadrobiamy. Zostałem zaproszony przez moich kolegów i koleżanki samorządowców na serię spotkań, żeby porównać nasze regiony, porównać nasze problemy, przybliżyć północ południu, a południe północy, więc to jest częsta formuła, że my jako samorządowcy się spotykamy, szukamy tego, co nas łączy, ale przede wszystkim od siebie się uczymy. Żaden z nas i żadna z nas nie kończy uniwersytetu samorządowców. Pan, żeby zostać dziennikarzem, może kończyć dziennikarstwo, a nie ma czegoś takiego jak kierunek samorządowość. Bo samorządowość to jest coś, co się, w czym się jest, czym się żyje. W praktyce się uczy. No właśnie, więc my od siebie nawzajem się musimy uczyć. Mam spotkania dzisiaj, jestem po całej serii spotkań na Śląsku. Spotkałem się z prezydentem Rybnika, z panią prezydent Jaworzna, z samorządowcami z Urzędu Marszałkowskiego, z marszałkiem. Więc cała seria spotkań, które mają jeden cel. Zobaczyć, co nas łączy, niwelować to, co nas dzieli, uczyć się od siebie nawzajem i na pewno ze Śląska do Słupska zabiorę plecak pełen pomysłów. Dobra, to skupmy się na tym, co nas łączy albo co nas dzieli. Czego jest więcej? Łączy, zdecydowanie. Zdecydowanie, szczególnie, że Pomorze to także region, w którym jest duża grupa mniejszościowa, kaszubska, która też przez wiele lat czuła się poszkodowana i w tym kontekście tożsamości mniejszości etnicznych, narodowych, języka, który podobnie jak język śląski nie jest uważany, uznawany przez polskie państwo za język regionalny, a powinien być. Więc o tym rozmawialiśmy i to nas łączy, ta walka o tożsamość, ale też wiele innych problemów związanych z infrastrukturą. Na przykład w Słupsku po 17 latach nieobecności uruchomiliśmy ponownie porodówkę, a w Jastrzębiu jest najlepsza porodówka podobno na Śląsku. Rybnik z kolei i pan prezydent Rybnika wprowadza bardzo wiele rozwiązań przyjaznych rowerzystom, coś co mi jako rowerzyście jest bardzo, bardzo bliskie i bardzo ważne. Więc z samorządowcami rozmawialiśmy na ten temat i pewnie taką klamrą spinającą wszystko jest ta tożsamość. Przywiozłem po raz pierwszy w historii Śląska i Polski przetłumaczoną preambułę Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, którą po pierwszym dniu mojej wizyty odczytaliśmy podczas spotkania. Miał miejsce taki odczyt w Godce Śląskiej Jak został przyjęty, muszę spytać. Bardzo pozytywnie. Bo wie pan, kontrowersje, czy to po kaszubsku, by czytać nieważne, czy konstytucje, czy modlitwy, czy jakiekolwiek takie teksty uznawane może przez wielu za bardzo ważne i za bardzo istotne, przetłumaczenie ich na, czy to języki mniejszościowe, czy nawet gwary jakiejkolwiek, no to niektórzy mogą uznać, że to jest lekka przesada. Ślązacy są Polakami, mieszkają w Polsce i mają prawo do swojego języka regionalnego i do tego, żeby ta konstytucja była także w ich języku. Podobnie jak Kaszubi, podobnie jak wiele innych grup etnicznych mieszkających w naszym kraju. Ja wiem, że kiedyś też podobny problem był z kwestią liturgii kościelnej. Liturgia była po łacinie i niewyobrażalne było dla wielu Polaków, żeby po polsku można było robić mszę. Dzisiaj niewyobrażalne jest, żeby po łacinie robić mszę, więc warto to robić. Wiem, że w wielu miejscach, także w Rybniku, odbywają się wielkie protesty w obronie konstytucji. Może warto podczas tych protestów przeczytać też od czasu do czasu preambułę konstytucji w Godce Pośląskiej. No jasne, no jasne. Mówił pan o nauce. Jakieś już pierwsze takie myśli, które pan stąd wywiezie i zawiezie na Pomorze? Jeśli chodzi o dobre praktyki, to tak, to jest ich bardzo wiele. No począwszy właśnie od infrastruktury rowerowej, która jest wdrażana tutaj w Rybniku, poprzez funkcjonowanie na przykład właśnie szpitali, tej organizacji ochrony zdrowotnej, przez połączenia kolejowe Słupsk,
udało nam się w ostatnich dniach podpisać umowę na drugi tor dla miasta, szybka kolej. W niecałą godzinę ze Szczecina do Słupska będziemy podróżowali, a są takie miejscowości jak właśnie Jastrzębie, gdzie nie ma w ogóle kolei. Więc przewozy pasażerskie to jest też kwestia, o której rozmawialiśmy, i edukacja. Edukacja także regionalna, to jak uczymy o naszej tożsamości, jak odkrywamy naszą tożsamość, to jest coś, co mnie jako prezydenta pomorskiego wielokulturowego miasta bardzo interesuje. Ziemie odzyskane są o tyle specyficzne, że w przeciwieństwie do Śląska, w przeciwieństwie do państwa, my naszą tożsamość musimy naprawdę bardzo na nowo budować, odkrywać tę przeszłą tożsamość, na przykład po niemiecką w przypadku Słupska, i na nowo jakoś o niej rozmawiać. Przez wiele lat, szczególnie PRL-u, o tej przeszłości niemieckiej my nie potrafiliśmy rozmawiać. Zresztą tak jak na Śląsku, o przeszłości, o śląskiej tylko tożsamości. Mi się wydaje, że tutaj w tym regionie jest nieco inny problem, bo my tych tożsamości mamy bardzo dużo i trudno z niej zrobić tę jedną, która może każdemu by odpowiadała. No ale to jest też piękno tego wszystkiego. To sprawia, że przechodzimy do kolejnego problemu, jaką jest szacunek dla tej różnorodności, tolerancja. To, że wszyscy jakoś się tu musimy pomieścić na tym Śląsku, no, że są i Ukraińcy, i Polacy, i Ślązacy, i Morawianie, i Czesi, i wszyscy tu jakoś się gdzieś spotykali ze sobą, i ta mieszanka, ta wieloetniczności, wielokulturowości, wieloreligijności jest czymś pozytywnym, a nie negatywnym, i na to trzeba trzeba patrzeć na to z tej strony. A teraz bym prosił, żeby pan spojrzał na to ze strony włodarza, samorządowego włodarza. Gdyby pan był przedstawicielem, nie wiem, sejmiku województwa śląskiego, czy prezydentem jednego z tych miast, w tej wielokulturowości, w tym rozdrobnieniu etnicznym widziałby pan szansę dla swojego miasta, regionu, województwa, czy raczej jako coś, z czym trzeba się zmierzyć? Oczywiście, że szanse. To jest ogromna szansa. Ja na przykład jak przyjeżdżam na Śląsk, gdzieś tutaj mam cukierki, które dostaję za każdym razem, proszę, szkloki. Takich szkloków nie znajdziecie państwo w innych częściach Polski, a szkloki są tutaj. No to trzeba przełożyć na dumę z bycia Ślązakiem, dumę z Gotki Śląskiej, dumę z tego, że ta historia śląska jest inna od tej, którą spotykamy w innych częściach naszego kraju. Ale oczywiście znów, problemów jest bardzo wiele, bo to nie jest tylko kwestia tożsamości. Największym problemem Śląska dzisiaj nie jest tożsamość. Jeden z największych problemów Śląska jest to, że macie smog ogromny. To, czego my nie mamy. Słupsk jest jedynym miastem w Polsce, które spełnia wszystkie normy powietrza. Zazdrościcie, ale też trzeba też zastanowić się, jak to zmieniać. I cieszę się, że i prezydent Rybnika, i wielu innych prezydentów, i burmistrzów tego regionu starają się, i sejmik, starają się wiele zrobić, żeby poprawić jakość powietrza. To jest wyzwanie. Każdego roku w Polsce na choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza umiera kilkanaście tysięcy ludzi. Każdego roku. Więc poważne wyzwanie, przed którym stoimy, odczuwalne. Przyznaję, jak wysiadłem na dworcu, to od razu czułem, że jest to inne powietrze niż w Słupsku. Nie ma się czym chwalić. Ale trzeba to zmieniać. My mamy wiele dobrych praktyk. Mamy to szczęście, że oczywiście jesteśmy miastem nadmorskim, że ten wiatr od morza nam wywiewa te wszystkie złe rzeczy w powietrzu. No ale mamy też wiele dobrych praktyk. Na przykład zmieniamy komunikację miejską na bardziej ekologiczną. Promujemy w centrum ruch pieszy i rowerowy. Wprowadzamy rozwiązania, na przykład wymieniamy żarówki na energooszczędne i ekologiczne. Niby drobne rzeczy, ale nie zostawiają takiego śladu ekologicznego. Warto to praktykować, warto to kopiować. Ja ze swojej strony, ze Śląska przywiozłem wiele pomysłów, ale też zabiorę pełen plecak dobrych pomysłów. To jeszcze spytam o wspomnienia z rozmów z mieszkańcami naszego regionu. Jakie będą te wspomnienia? No w moim przypadku to oczywiście one dotyczą polityki ogólnopolskiej i tego, czy wrócę do gry ogólnopolskiej. Patrząc też na to, co się dzieje dzisiaj, myślę, że jest taka tęsknota, ogromna tęsknota za Polakami, politykami, którzy będą łączyli, a nie dzielili. Że w polityce znajdą się ludzie, którzy
nie będą nas dzielili na obywateli i obywatelki lepszego i gorszego sortu, ale będą szukali tego, co wspólne, będą pielęgnowali różne tożsamości, będą je akceptowali i szanowali. I myślę, że za tym tęsknią też Ślązaccy i Ślązaczki, że ich problemy też znajdą swoje uznanie i wysłuchanie na Wiejskiej w Warszawie, że będą tam słyszani. A dzisiaj mam takie wrażenie, że zbyt rzadko się tak dzieje, że ten głos jest niesłyszany. Na szczęście na przykład inicjatywa związana ze Śląską Godką jest dzisiaj w parlamencie, ale pamiętamy też, że kilka lat temu 140 tysięcy podpisów, żeby uznać Śląski za język regionalny, zostało wyrzuconych do kosza przez polityków, którzy twierdzili, że są obywatelscy i wysłuchają tych. Więc to nie to, czy to jest prawica, czy centroprawica, czy lewica, nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy wybierali takich polityków, którzy potrafią wysłuchać różnych grup społecznych i walczyć o ich interesy. I tą tęsknotę słyszę podczas tych spotkań. Dobra, a to, że da się to zrobić, to chyba najlepszy dowód to nasza rozmowa, że Śląsk pomoże, może się dogadać. Ja. My też tak mówimy. Bardzo podobnie. Nie powinno być takie trudne się nauczyć, a już jakieś słowa pan po naszemu, jak to się goda, coś tam. No oczywiście, że tak. Na przykład właśnie wiem, jak jest cukierek po śląsku. Szklok, no. No, ale nie tylko. Bonbon? Bonbon? Panie prezydencie, a pan wie, co się ze szklokiem robi? A co się liże, nie? No nie. A co się zsie? A u nas się mamlo. Mamlać szkloka. No to będę mamlał szkloka. Zaraz. To zaraz po programie. Ślicznie dziękuję za to bardzo wesołe spotkanie. Robert Biedroń, prezydent Słupska, był moim i państwa gościem. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. Jak jest dziękuję ślicznie? Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dziękuję. A ja zapraszam na kolejne wydanie naszego programu.